Witam na kanale Talita Kum. W tym odcinku chcę się z Wami podzielić fascynującą rodziną Martin. Rodziną, która na maksa była nastawiona na Boga i nie spuszczała z oczu tego życiowego celu i powołania. Tym, czym mnie fascynują, jest ich życie takie, by zwłaszcza swoich najbliższych przybliżać i pociągać do Boga. Wszystkie ich 9 dzieci zostały poświęcone Bogu. Najmłodsze zostało najpopularniejszą współczesną świętą i ogłoszoną doktorem Kościoła katolickiego. Innej córki toczy się proces beatyfikacyjny. Sami rodzice zostali ogłoszeni świętymi. Słowem, święta rodzina. Jak zatem żyli? Wszyscy w końcu zmierzamy do tego samego, by się narodzić dla wieczności. A to, co jest dookoła nas, jest tylko przemijające. Dlatego tak ważne jest, by odpowiednio rozwijać się, by móc najlepiej przeżyć to życie. Kim więc była rodzina Martin? Zacznijmy zatem od Ludwika. Ludwik Józef Alojzy Stanisław Martin urodził się 22 sierpnia 1823 roku w Bordeaux we Francji. Jego rodzice to oficer armii francuskiej Pierre François, a jego matką jest Marie-Anne Martin. Dzieci wojskowych od najmłodszych lat uczyły się czytać, pisać, liczyć i otrzymywały lekcje gimnastyki i pływania. Ludwik wyrósł więc na bardzo dobrego pływaka i pewnego razu uratował od utonięcia pewnego człowieka. W 1831 roku rodzina przeniosła się do Alençon. Gdy Ludwik dorastał, nabył taki nawyk, by zapisywać i gromadzić fragmenty literackie, które później, już po małżeństwie z Zelią, często były odczytywane wieczorami przy cieple kominka. Z kart rodziny Martin, jak i ze wstępu do dziejów duszy, wiemy, że Ludwik w młodości pragnął obrać życie zakonne i w wieku 20 lat ubiegał się o przyjęcie do zgromadzenia świętego Bernarda Wielkiego w Alpach Szwajcarskich. Przeszkodą okazał się brak znajomości łaciny, czemu próbował zaradzić, podejmując po odesłaniu go po okresie próbnym naukę tego języka. W rezultacie jednak udało mu się opanować tylko język niemiecki. Dosyć późno zdecydował się na założenie rodziny. Podkreślmy, że stało się to pod naciskiem jego matki, która sama wybrała mu towarzyszkę życia. I tak 13 lipca 1858 roku poślubił pannę Zélie Guérin. Jako ojciec jest przede wszystkim człowiekiem modlącym się. Gdy Teresa, jego najmłodsza córka, patrzyła, jak on się modli, odczuwała pragnienie zwracania się też do Boga. W kościele ksiądz głosił kazanie o świętej Teresie z Avila. Pan Martin, pochylony nad kilkuletnią Tereską, mówił: słuchaj dobrze, moja królewno, bo mowa o Twojej świętej patronce. Teresa wspomina: rzeczywiście słuchałam uważnie, ale częściej patrzyłam na tatę niż na kaznodzieję. Jego piękna twarz tak wiele mi mówiła. Czasem jego oczy wypełniały się łzami, które na próżno usiłował powstrzymać. Wydawał się już nie z tej ziemi. Tak bardzo jego dusza zatapiała się w odwiecznych prawdach. Kiedy indziej Teresa pisała do chorego ojca: gdy myślę o Tobie, kochany tatusiu, naturalnym odruchem zwracam się wówczas do Boga, gdyż zdaje mi się niemożliwym widzieć na ziemi kogoś świętszego niż Ty. Podczas modlitwy rodzinnej Teresa podziwiała go rozmodlonego. Wystarczyło na niego popatrzeć, by się przekonać, jak modlą się święci. U Ludwika Martin miłość do Pana Boga, duch wiary i ufności łączyły się z heroiczną służbą i wielkim miłosierdziem wobec bliźniego. To był jego główny przymiot. Jeśli w nocy słyszał dzwon oznajmiający pożar, natychmiast wstawał i biegł w miejsce największego zagrożenia. Ten jego naturalny hart ducha wyrażał się ofiarnością również w innych dziedzinach, w zależności od sytuacji. Zarówno Zélia, jak i Ludwik pełnili różne dzieła miłosierdzia. I tak na przykład pewnego razu zabrali wycieńczonego biedaka, którego znaleźli przy drodze. Wzięli go do domu, ugościnnie karmili do syta. Obdarowali go też odzieżą i butami. Na odchodnym powiedzieli mu, że w razie potrzeby może przyjść ponownie w każdej chwili. Wielokrotnie walczył z urzędami o uzyskanie miejsca w przytułkach dla bezdomnych, aby zapewnić im schronienie. Ludwik Martin jest również mężem cierpienia.
Po pochowaniu najpierw kilkumiesięcznego synka, Marii Józefa Ludwika, przyszła kolej na kolejne dzieci. Również kilkumiesięcznego Marii Józefa Jana Chrzciciela, kilkuletniej Helenki i kilkumiesięcznej Marii Melanii Teresy. Smutny bukiet wieńczy jego żona, która umiera w 77 roku w wieku 46 lat. Ludwik zostaje sam z 5 córkami, które kolejno wstępują do Karmelu. Po 2 najstarszych, Marii i Pauliny, prosi go również o takie pozwolenie jego ukochana córka Teresa. Ludwik nie odmawia Bogu i tej ofiary. W jakiś czas po jej wstąpieniu zapada na chorobę. Już w 1887 roku, na pół roku przed podróżą do Rzymu, przed wstąpieniem Teresy dostaje pierwszego wylewu krwi do mózgu, który sprawił czasowy paraliż nóg. Odtąd choroba ta będzie się pogłębiać przez 7 lat, raz znikając, raz powracając i doprowadzi ostatecznie do zaburzenia władz umysłowych. Umiera w 1894 roku, otoczony opieką córek Leonii i Celiny. Można zatem powiedzieć, że głównym rysem jego duchowości jest umiłowanie Eucharystii, Jezusa Eucharystycznego, duża miłość do Matki Bożej, która wyraża się w podejmowaniu pielgrzymek, jak również wielu nowen, głębokie życie modlitwy, pracowitość i oddanie rodzinie. Oczywiście jest to bardzo skrótowy zarys jego osoby. Zainteresowanych odsyłam do lektur Dobre Drzewo czy Wspomnienia kreślone ręką jego córki Celiny. To by było na tyle. Pozdrawiam i życzę Wam pokoju.